Siemano kocury, z tej strony Dawid, witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na naszym pięknym kanale, oczywiście o nazwie Dave. Witam was serdecznie z panią nowa z mojego super domku. Dzisiaj będzie niespodzianka. A jaka niespodzianka? No nie mogę wam powiedzieć, bo sam nie wiem. Zobaczcie, jak zejdziemy sobie niżej mojego domku, to są kolejne następujące tabliczki. Oczywiście nie będzie też tylko dobrej informacji, o bzyku wyszedł z gry, no to spoko, będziemy sami. Nie będzie też tylko dobrej informacji, bo jest też tam zła informacja z tego, co przeczytałem, więc uwaga, uwaga, czytam. Zrobiłem wam dzisiaj małą niespodziankę, zobaczysz ją, jak wyjdziesz przed domek. Jednak, żeby ona została, musisz wykonać zadanie. Zniszcz jeden budynek na Palionowie. No ja powiem tak, nie mam totalnie pomysłu, co ja mam zniszczyć. Przejdziemy się po Palionowie, ale najpierw zobaczę, czy ta niespodzianka jest rzeczywiście tego warta. Na samym wstępie subskrybujcie kanał. Jezus, co ja mam z włosami? O Boże, dobra, ja muszę iść do fryzjera, bo powoli zaczyna wyglądać jak owca jakaś, kurde. Dobra, pójdziemy do fryzjera, obiecuję, że pójdę, ale na samym wstępie, czekajcie, bo jest taki fajny ten, czekajcie, mordeczki. Subskrybujcie ten kanał, zostawicie łapeczkę w górę, dzwoneczek i wpadajcie na mój drugi kanał, na Dave Games. Tam są codziennie filmy fajne, więc zapraszam oczywiście serdecznie, a my rozpoczynamy ten materiał. O, powiem wam, kurde, wypiję sobie teraz szklankę soku, ale zimnego i normalnie tak mi w mózgu taki prąd przeszedł od zimna, nie? To jest najgorsze uczucie, jakie może być. Dobra, idziemy przed domek, dobra. Ja już się ogarniam, ogarniam się, okej? Okej, jestem ogarnięty. Sprawdźmy, co mamy, o nie, jest noc. Kurde, dobra, wiecie co? Nie, niespodzianka musi być odpalona w 150%, a 150% jest oczywiście za dnia, więc zobaczmy sobie, co to będzie, jak odpalimy dzień, znaczy no odpalimy, no po prostu musimy iść spać. Dobra, mamy dzionek, uwaga, uwaga, idziemy, proszę państwa, przed chatę. Podobno jak wyjdę przed domek, to już będzie tą niespodziankę widać. Kurde, powiem szczerze, że... Halo, niespodzianka! Chyba nie. O nie! Nie, to jest niespodzianka! Nie, nie gadajcie, jak to wygląda! Nie wiem, czy widzicie, ale głowy powróciły! Ale w jakim stanie? Nie, one tylko na pachołkach, jakieś po prostu nie! Nie, no to nie wygląda dobrze! Czekajcie, wlećmy sobie na największy budynek na Palionowie i zobaczmy to. O Boże Święty! No ja nie wiem, czy to wygląda dobrze, powiedzcie szczerze. Czy to wygląda dobrze? Moim zdaniem to nie wygląda za dobrze. Nie wiem, czy to wygląda dobrze. To po prostu wygląda, jakbyśmy totalnie nie mieli ciał. Znaczy, no bo nie mamy niby, no mamy tylko głowę. Ale Jezus, nie. Czemu nie od razu całej? Czemu to ma w ogóle jakieś rogi odstające? Yeti nawet nie jest zbudowany 3D. No nie. Tu ewidentnie coś nie pasuje. I co, te głowy nawet z tyłów nie mają? Czy mi się wydaje? Czy one są takie... I one są jeszcze jakoś poobcinane. Ja nie mogę, dobra. Nie, no po prostu tragedia. To jest robota odwalona na pół gwizdka. Co te małe chirobry? Ja, wiecie, ja to chciałem dzisiaj budować. Naprawdę miałem taki plan. No a teraz... Spadłem, sorry. No powiem wam szczerze, że jestem... No jest mi źle, ale musimy sprawdzić teraz w sumie jedną rzecz, ponieważ skoro tutaj te głowy są w ten sposób, to polećmy zobaczyć, jak te głowy prezentują się tam, gdzie one były ostatnio. Zaraz później się oczywiście potem zajmiemy usuwaniem jednego budynku z Palionowa. Nie mam pojęcia, jaki to ma być budynek, ale skoro usuniemy ten budynek i wszystko będzie ok, to tamte dalsze części tych skinów powinny wrócić chyba. Nie mam pojęcia, jak to działa, ponieważ kurde... No, Herobrine wydaje mi się, że już przestaje być jako tako na nas wściekły. Skoro powrócił nasze głowy, to wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. W ogóle co to jest za wioska? Tutaj chyba nigdy nie byłem, i zlutujmy tę wioskę, bo jeżeli ona ma jakieś fajne tutaj ciekawostki małe, poukrywane, no to ja bym chciał o nich wiedzieć. Dobra, zobaczmy, czy tutaj ktokolwiek z Palionowiczanów był, bo jeżeli tak, to ja oczywiście dalej nie tracę czasu, ale widzę, że drzwi są otwarte. Dobra, no to raczej tutaj, no raczej drzwi nie są pootwierane tak po prostu nie od parady. Dobra, walić to, na razie to walić. Zobaczmy, czy nasze skiny po prostu... Czekajcie, bo gdzie one są? Ja nie mogę, to jest kolejna jakaś, a tam są, okej, dobra. Ej, to jest kolejna? No w takim razie tu jest kolejna wioska. LOL! Dobra, czekajcie, ja sobie tylko luknę na mega szybciochu. Dobra, tak nie zginiemy, bo jestem koksem w lądowaniu. Czy tutaj są jakieś itemy warte uwagi? No bo wiecie, no te wioski jednak trzeba lutować. Czasem tutaj się coś zdarzy. Aha, okej. Całe przelutowane co do po prostu jednego itema. No dobra, to nieważne. Lecimy na skinę. Ej, a nie! Ej, te skiny w ogóle... Czekajcie, czekajcie, one nawet tutaj, ich głowa nie znikła. Czyli on po prostu musiał odbudować nam je od nowa, a te prawdopodobnie za jakiś czas znikną, czyli te dalej stoją, okej. Wypisaliście mi, że na ramieniu Palionki coś jest nie tak, idę to sprawdzić oczywiście. I faktycznie coś tutaj mamy, dobra, okej, czyli mieliście rację.
Ale to jest, jak widzicie, widzowie, po prostu zwykłe wejście. Ja tutaj dla was wejdę specjalnie. No nic tutaj nie ma, po prostu zwykłe ramię palionki, więc nic tutaj ciekawego dla nas nie ma. Okej, czyli po prostu te skiny dalej po prostu zostały całe, jak widzicie. Tylko po prostu, nie wiem, no mały Herobrine musiał po prostu je zbudować od nowa. Więc może będzie budował od nowa, ale jak widać, to mu nie wyszło, bo są jakieś ucięte z tyłu, z głowy, prawda? Nie są do końca zbudowane, a tak swoją drogą to w ogóle pomnik tego jest tutaj, więc w sumie tam nawet nie musi być. Dobra, wracamy sobie teraz na Palionowo, ponieważ przed nami staje teraz naprawdę solidny dylemat, a mianowicie zadanie, które dostaliśmy, a w zadaniu jest napisane, że mamy zniszczyć jeden budynek na Palionowie. Ja nie mam pojęcia, co to ma być za budynek. Czekajcie, ja nie mogę po prostu patrzeć na te moje włosy, jak one są tak nieułożone. Dobra, no tak jest troszeczkę lepiej, ale i tak jest tragedia. Dobra, słuchajcie, musimy zniszczyć jeden budynek. Nie mam pojęcia, co to będzie za budynek, bo ja po prostu totalnie nie mam do tego głowy. Musimy coś zniszczyć, w każdym razie. W ogóle domek bzyka chyba zniszczył się, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie. Teraz tak, co tu się stało? O kurde, tutaj nic nie ma? Dobra, ej, tutaj to w takim razie chyba ktoś nas tu wyręcza powoli, no ale w każdym razie, skoro ktoś nas tutaj wyręcza i tutaj znikają te rzeczy, a my jeszcze do tego musimy dołożyć jeszcze jedną rzecz, no to może tutaj naprawdę zaraz zacząć być naprawdę pusto. Dobra, słuchajcie, no ja muszę zniszczyć jeden budynek i ja muszę się naprawdę zastanowić, co by to mogło być. Nie wiem, czy to auto się w to będzie wliczać. Nie wiem, czy ten beacon się w to będzie wliczać. Nie wiem, czy te na przykład hangary się w to by wliczały, gdybym je zniszczył. Bo naprawdę ja miałem w planach zniszczyć jeden z tamtych domków. A teraz, skoro go nie ma, to ja naprawdę nie mam pomysłu, co ja mógłbym zniszczyć dalej. No bo skoro tego też nie ma, no to ja chyba prawdopodobnie będę musiał zniszczyć stajnię, a tej stajni, no, nie chciałem za bardzo niszczyć, będąc szczerym, no bo to był taki budynek jednak, z którym miałem dość fajne wspomnienia, no ale skoro ja nie mam po prostu totalnie wyboru, no bo tak to bym zniszczył coś tutaj, no ale nie mam jak, no to muszę po prostu zniszczyć to. No a w tym momencie, kiedy muszę to zniszczyć, no to, no, powiem szczerze, że nie jest dobrze, no to w takim razie, no nie jest dobrze, no niszczymy jeden z budynków, który tak naprawdę jest tutaj Palionowo, na nim postawiony od początku, prawda? To jest budynek, który był od początku na Palionowie i my w tym momencie, niszcząc go, tak naprawdę niszczymy troszeczkę historii Palionowa, co nie jest oczywiście dobrym ruchem, ale no chyba po prostu nie mam innego ruchu, no bo co ja miałem innego zniszczyć? No miałem zniszczyć, kurde, największy budynek? No chyba nie! Oczywiście, że nie! Musimy zniszczyć ten budynek, tylko pytanie, co będzie dalej, bo skoro, no ja miałem wrażenie, że mojemu Herobrinowi już przeszło, skoro odbudował troszeczkę to tych skinów, no ale wydaje mi się, że nie! Skoro każe nam niszczyć budynki, albo nie ma, bo sam je zniszczył. Nie wiem, nie wiem, o co chodzi, nie? W każdym razie ja muszę zniszczyć ten budynek, nie wiem dlaczego. Koni raczej nie wypuszczę, po prostu zostawię je tak, jak są. Nie będę ich wypuszczał, one sobie tak zostaną na jakiś czas. A ja po prostu zajmę się zniszczeniem tylko tych po prostu tutaj podstaw, żeby po prostu tutaj już nic nie było i nie mogło tutaj się nic nam stać z tym, prawda? Czyli to sobie niszczymy, okej. No i mały Herobrine w końcu będzie mógł się w sumie od nas odwalić, no bo w końcu zrobiliśmy to, co on chciał, prawda? Czyli zniszczyliśmy budynek. Mogłem niby jeszcze zniszczyć moją starą chatę, ale ona ma tyle wspomnień, że nie chciałbym chyba je tak naprawdę niszczyć. Ona niech sobie chyba w spokoju zostanie, a my po prostu zajmiemy się niszczeniem jakichś innych budynków, które są mniej znaczące, na przykład właśnie to. Na przykład ja chyba w tym budynku ani razu nie byłem, będąc z wami szczerym, chyba dosłownie ani razu, więc nawet nie mam jakoś bardzo szkoda, gdy to niszczę, ale jednak wiecie, no jakiś taki sentyment pozostaje jednak w tych budynkach, że one jednak tworzyły historię tego Palionowa, a teraz my je tak po prostu niszczymy bez żadnej hecy. No to też tak troszkę słabo, prawda? No ale nic, no będziemy musieli to po prostu zrobić, bo nie mamy wyjścia, prawda? Więc ja to niszczę szybciutko, nawet na to nie zwracam jakoś, wiecie, staram się nie myśleć o tym, czy tutaj coś było ważnego, czy nie, po prostu to niszczę, bo takie mamy zadanie, no i tyle. Jedyne, o co ja się martwię, to to, że inni mogli dostać podobne zadanie i pytanie, co wtedy, prawda? My sobie oczywiście te materiałki tutaj pozbieramy, żeby one nie leżały po prostu, prawda, na ziemi, bo tak to, kurde, będzie lagować serwerek, więc my to oczywiście niszczymy. Konie i tak nie wyskoczą, bo nie mają jak, mają i tak zagrodę. Chociaż chwila, czekaj, czemu te konie są na wierzchu, skoro tu jest wszystko zamknięte? Dobra, nie wiem, mega dziwne. W każdym razie to jeszcze nam zostało do zniszczenia. Okej, mamy to zniszczone. Wszystko tutaj, jeszcze to, okej. Aha, tędy chyba wyszły. A nie, no nie mogły tędy wyjść. Aha! Yeah! Dobra, no to konie powłaziły. Czy ja je mogę? Dobra, ja je dam do zagrody z powrotem. Ups! Dobra, ładnie wyskoczyłeś. Dobra, włazisz tutaj, skąd żeś przyszedł. Cyk, dobra. Ja cię tutaj, kurde, dam i tu wyskakiwać, ty. Ty kurde chłopaku. Dobra, to mu musimy zniszczyć. O,
i tutaj postawić coś takiego. Przejdzie tu? Nie przejdzie, ale damy płotek, żeby było bardziej, że tak powiem, estetycznie. To trzeba zniszczyć tym, dobra, pyk i pyk, dobra, okej, no i teraz kolego już nie wyjdziesz. To jest w ogóle jakiś secret base, dobra, na razie to po prostu zrobimy tak, żeby tutaj nic się nie wydarzyło. Czy jeszcze były jakieś konie, czy tylko te konie? Nie, tylko ten koń był, okej. No dobra, no to w takim razie, a nie, tam jest, a nie, to nie jest mu, dobra, okej, to są konie chyba od Yetiego, po prostu dobra, olejmy to, okej. No dobra, jeden budynek zniszczony, mam nadzieję, że to przejdzie, że mały Herobrine nie chciał tutaj jakiegoś gorszego budynku, no musieliśmy zniszczyć taki chyba najsłabszy, ale wydaje mi się, że to i tak przejdzie, tu jest i tak bardzo pusto. No ale nic, no w każdym razie głowy wróciły, mam nadzieję, że za niedługo wrócą również całe ciała, no w sumie zrobiłem to, co chciałem, mały Herobrine, po prostu zniszczyłem jakiś budynek, więc teoretycznie skinki powinny wrócić, no zobaczymy, co się stanie jutro, czy tam pojutrze, nie wiadomo ile to potrwa. Wy subskrybujcie kanał i wpadajcie na drugi kanał, bo dzisiaj nagrałem tam odcinek, gdzie sprawdziłem, ile na przykład dzisiaj już spędziłem łącznie godzin na Palionowie przez ostatni rok. Zachęcam serdecznie do zobaczenia, kto nie widział, a ja się z wami żegnam. Miłego dnia bądź wieczoru. Zobaczymy, co Herobrine przyszykuje na nas jutro.